Szanowni Państwo, po raz kolejny przypadł mi w udziale zaszczyt rozpoczęcia spotkania Gwareckiego Barbórkowego Górniczego Chóru Męskiego. Jak Państwo zauważyli, jest to już 23. spotkanie międzynarodowe chórów Mria z Lwowa oraz zespół Germania 1885 z Eisenhüttenstadt Fürstenberg. Proszę Państwa, pozwolę sobie odczytać. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Lubin. Serdecznie dziękujemy za wieloletnią życzliwość i wspieranie działalności Górniczego Chóru Męskiego. Dzięki temu możemy rozsławiać szeroko w Polsce i w Europie dobre imię KGHM Polska Miedź S.A. nie tylko jako czołowego producenta kruszców na świecie, ale również jako wspaniałego mecenasa dbającego o rozwój kultury w naszym górniczym środowisku. Z okazji jubileuszu 50-lecia życzymy kolejnych imponujących rocznic i dalszego umacniania się i rozwoju polskiej miedzi. Z górniczym szczęść Boże, członkowie Górniczego Chóru Męskiego. I kolejny adres, dyrekcja oddziału ZG Lubin, KGHM Polska Miedź S.A. Serdecznie dziękujemy za wieloletnią życzliwość i wspieranie działalności Górniczego Chóru Męskiego. Dziękujemy równocześnie wielu pracownikom ZG, którzy nam bezinteresownie pomagają. Dzięki temu z dumą możemy reprezentować ZG i nasze środowisko nie tylko w kraju, ale również za granicą. Z górniczym szczęść Boże, członkowie Górniczego Chóru Męskiego. Serdecznie dziękujemy. Oczywiście traktujemy te podziękowania na ręce obecnych tu dyrektorów jako... Jak co roku na Barbórkę wspominamy tych, którzy już z nami dzisiaj nie mogą ani pracować, ani się bawić. No więc naszych kolegów, górników, którzy zjechali na ostatnią szychtę i już nie wyjechali. Niestety co roku historia się powtarza. Dlatego też my, jako ich koledzy pamiętający, chcemy to uczcić. Serdecznie proszę księdza prałata Wiesława Migdała, aby poprowadził krótką modlitwę. Nas przyjaźń, kupią, Panie Święci, swój cud.
badają. Zebraliście się tutaj, by przyjąć, jak rokrocznie bywa, Suchów nasz górniczy stan. Przyjęli! Przyjęli! Tak się parzyło! Niech pokażą, co umieją. To z góry idzie tam, to z góry idzie tam, to z Grosznej Dali idzie tam, hej, hej, idzie tam, to z góry idzie tam. Lis major, lisów mistrz, lis major, lisów mistrz, lis major, młodych lisów mistrz, hej, bądź nam bratem i przyjacielem.
Pateczkę. Krystyczkę. Lecki. Nacjonalizm. Ukrainec. Witki Odor. Lwiw. Skakaj. Abyś pamiętał, że stan nasz jest pełen trudu, pracy i poświęceń, szlachetny i rycerski. Przyjmując się w nasze szeregi, uderza w tą bardzo. Bądź nam bratem i przyjacielem. Na beczkę. Mamy Nutztiere, Nationalite, Deutschland, jak już sport. Eisenhüttenstadt, Fürstenberg, Spring. Abych pamiętał, że stan nasz jest pełen trudu, pracy i poświęceń, szlachetny i rycerski. Przyjmując się w nasze szeregi, uderza w tą wartą. Bądź nam bratem i przyjacielem. Nationality. What is? Where are you from? Valletta. Drum. Abych pamiętał, że stan nasz jest pełen trudu, pracy i poświęceń, szlachetny i rycerski. Przyjmując się w nasze szeregi, uderzam to bardzo. Bądź nam bratem i przyjacielem. Po sprawdzeniu zręczności i tężyzny, wracają w skoku przez skórę. Idź, panowie, za chwilę będę wymieniał nazwiska, z woli starszyzny górniczej zostali w dniu dzisiejszym pasowani na kopacza i przyjęci do prześwietnego stanu górniczego. Podpisy złożyli Wismajor, starszy Kopacki, pan dyrektor, prezes chóru i dyrygent chóru. A więc wręczamy certyfikat Warkowi Henrykowi Jeziorskiemu. Warek Nutztiere. Ecki Andrzej. Gratuluję. Wszystkich tu obecnych na świadków biorę, żeśmy młodych widzów zgodnie z odwiecznym zwyczajem do świetnego stanu wprowadzili. A także i młodzi na dowód tego przyjęcia podpisy wszechświętej gwareckiej góry. Na wieczną pamięć tej uroczystości rozkazuję, aby nasz skryba odczytał sentencję, taką w dniu święta młodych lisów, rok rocznie przed i wobec do wiadomości podajemy. Wszechobecny Mogłosianu, żeśmy w dniu dzisiejszym z woli starszych i wszystkich obecnych młodych lisów na kopaczy pasowali do stanu naszego prowadzenia. Odtąd ci, na których ramieniu spoczywała górnicza, mają być jednako w rodzinie Kopacki traktowani i opieką starszych otoczeni taki by powód Bóg. Niech żyją młodzi na chwałę zawodu naszego, na chwałę naszego stanu. Proszę Państwa, jeszcze jeden miły mój obowiązek, ale i przyjemność. Chcę złożyć życzenia wszystkim obecnym, ale również obecnym Barbarom. Z okazji świętej Barbary, świętej Barbarki, wszystkie Barbary obecne na sali chcę uhonorować chociaż skromny wiatuszkiem. Czuję także na Panie, czuwaję.
proszę Państwa, niecodzienna to naprawdę sytuacja, bo po raz pierwszy mamy gości z tak dla nas egzotycznego kraju, jakim jest Malta. I cieszymy się oczywiście z tego. Są z nami od kilku dni, zobaczyli troszkę Polski, byli trochę w górach, trochę we Wrocławiu, ale są również w Lubinie, uczestniczą w naszej uroczystości i to jest dla nas wielka przyjemność. Także serdecznie dziękujemy za to, że zechcieli uczestniczyć i są z nami dalej na tym naszym spotkaniu. Ksiądz tłumaczy po włosku chyba. Więc pani Patrycja mniej więcej wie, co ja mówię. I serdecznie dziękując za to, żeście przyjechali, że jesteście z nami. Chcieliśmy poza kwiatami, którymi panią tu witamy, przekazać również scenkę wykonaną w miedzi, czyli w metalu, który my wydobywamy. To jest scenka górnicza, ze starego górnictwa. Żeby pani przypominała pobyt tutaj na naszej ziemi lubińskiej. Ale również statuetkę świętej Barbary. Wiemy, że Malta jest to kraj głębokiej wiary, kraj katolicki i myślę, że święta Barbara będzie również wspomnieniem dla was pobytu wśród górników, gdzie święta Barbara jest naszą patronką. Onore, un piacere essere qua. Grazie tanto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za i oddaję honor wszystkim tutaj obecnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, orzeł Polski, kodół narodu, krzyż. 30 lat temu Jan Paweł II na placu świętego Piotra zamach, krew na sutannie, na stule. 30 lat temu polscy górnicy z kopalni Wujek oddali życie i 30 lat temu Solidarność zmieniła oblicze Europy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego to jest bardzo ważne. Dziś potrzebujemy naprawdę na nowo myślenia o wartościach. Pan Piotr powiedział, że spotykamy się wielokrotnie na uroczystościach religijnych, patriotycznych. Chwała Panu.